Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa w ten świąteczny dzień, ale skoro to jest też poniedziałek, to też aktualności narodowe, skromne, bo to okres świąteczno-noworoczny, więc nie dzieje się wiele, nie dzieje się prawie nic, ale jak mówi znany slogan reklamowy, prawie robi wielką różnicę. No to przedstawimy Państwu pokrótce, dosłownie w ciągu paru minut, nie odrywając zbytnio, od rozmów z rodziną, od świątecznych obiadów czy innych okoliczności, to prawie skupia się w jednym dniu, 27 grudnia, co jest rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Dwa wydarzenia, o których otrzymaliśmy informacje, są z tym związane. Pierwsze, w Sierodzie Wielkopolskiej Narodowa Sieroda zaprasza mieszkańców na obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku w Sierodzie Wielkopolskiej o 17:00. Ważna informacja, każdy jest proszony o nabycie racy na własną rękę, bo prawdopodobnie uczczenie będzie właśnie w tej formie, którą widzicie Państwo w tym momencie na ekranach. Warto przypomnieć, no ale rocznica Powstania Wielkopolskiego, no to oznacza, że jest marsz. Marsz w Poznaniu, w którym miałem niekłamaną przyjemność uczestniczyć w roku ubiegłym. No, w tym roku pewnie to nie będzie zanadto możliwe, ale łączymy się, że tak powiem, z świętującymi poznaniakami o godzinie 18:00 spod pomnika Powstańców Wielkopolskich królowej Jadwigi I. Wyruszy drugi już marsz Powstania Wielkopolskiego i ten marsz przejdzie ulicami Poznania do hotelu Bazar 27 grudnia o 18:00. A z kolei, proszę Państwa, z Wielkopolski przenosimy się na Pomorze. Konfederacja Korony Polskiej i Pobudka w Gdańsku zapraszają na kolędowanie. Na wspólne kolędowanie, tradycja, która tu i ówdzie zanika. Dobrze, że i takie organizacje ją podtrzymują. Kolędowanie odbędzie się w znanym zapewne gdańszczanom, zwłaszcza z kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna w Gdańsku, adresem ulica do Studzienki 5/1. No i to, proszę Państwa, było to prawie. To było już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do udziału w sierodowych wydarzeniach i żegnamy się z Państwem. Prosimy o informacje, co tam w kolejnych tygodniach będzie się działo. Jeszcze raz wesołych świąt. Do zobaczenia.